postanowienia noworoczne. Halo! Wiecie co? W tym roku ja mam zupełnie inne podejście do postanowień noworocznych, ale to jest moje podejście i moje postanowienie, dlatego że ja taka jestem, jaka jestem. I każdy powinien wziąć to pod uwagę, jaki jest. Bo ja postanowiłam nie robić sobie żadnych postanowień noworocznych. O, tutaj ptaszki są nawet. Nie tylko pieski, kochani. Co godzinę mi dzwoni, śpiewa ptaszek. Piękny. I postanowiłam, przynajmniej w tym roku, zrezygnować z postanowień. A zaraz wam powiem dlaczego. Dlatego, że tyle razy już sobie postanawiałam pewne rzeczy i nigdy nie dotrzymałam tych przyrzeczeń, postanowień do końca. Zużyłam bardzo dużo energii od 1 stycznia. Zaraz się wzięłam za ćwiczenie na gitarze, śpiewanie codziennie, joga codziennie, gimnastyka codziennie, porządkowanie swojego życia, mojego biura przede wszystkim. No i co? Potem znowu nabałaganiłam. A propos jeszcze porządku. To bardzo wam powiem coś ciekawego. Mianowicie, przeczytałam taki artykuł, który mi doradził, jak uporządkować swoje biuro, które jest w totalnym chaosie. I podobno my z czasów jaskiniowych mamy w przysadce mózgowej tak wszystko ustawione, że jak kiedyś tam, jak żeśmy widzieli jakieś zagrożenie, dzień dobry, jakieś zagrożenie, to uciekaliśmy w te pędy. Nie? I teraz ja wchodzę do tego biura i widzę poważne zagrożenie. I co robię? Uciekam. Ale jest na to metoda. Po prostu. Wchodzę do biura, bo tak przeczytałam w tym artykule i to się sprawdza. Dobrze, dobrze, zaraz. Zaraz pójdziemy tańczyć. On lubi tańczyć ze mną. I tak, wchodzę do biura i patrzę po lewej stronie. Tak, 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 tak. Już zaraz idziemy na spacerek. I widzę, jest to z papierów. I biorę jeden papierek. Patrzę, co to za papierek. A to rachunek. Więc idę do komputera i płacę ten rachunek. Nie, że biorę wszystkie rachunki naraz i co zrobię, jak wszystkie wezmę. Po prostu rzucam je wszystkie do kosza. Czyli radzę, że jak macie jakiś problem z bałaganem, to po kolei jedną rzecz położyć i uciec. Potem wrócić i dwie rzeczy położyć. On bardzo lubi być w telewizji, ma parcie na szkło, tak jak jego mama. O, ciekawa jestem, jak wasze święta. Na pewno były wspaniałe. A może były jakieś wtopy? Na pewno były. A ja wam powiem o mojej wtopie. Jedna z najlepszych. Nowy Jork, Manhattan, 58 ulica, 10 piętro, między 6 a 7 Avenue. Tam jest moje mieszkanie. Zapraszam gości. Jest to towarzystwo mieszane. Polsko-amerykańskie. I wiadomo, że ja zrobię barszcz. Taki barszcz, jakiego nigdy nikt nie jadł, bo ja jestem słynna z zupy grzybowej, ale też z barszczyku. Czysty barszczyk na prawdziwych burakach, nie ma żadnych koncentratów, nic. Sama kiszę, buraki, wszystko. Okej. I uwaga, goście czekają. Wszystko, stół pięknie zastawiony. A mnie się ręce trzęsą. Już barszczyk gotowy. Biorę sito, bo chcę mieć barszczyk czysty. Nie z tymi z buraczkami, tylko czysty. Biorę sito, biorę garnek i przelewam właśnie
i te wszystkie buraczki zostają w sicie, a reszta poleciała do zlewu. Ja myślę, że jeśli chodzi o te postanowienia noworoczne, to każdy powinien znaleźć na siebie swój jakiś własny sposób. Chodzi o to, żeby znaleźć klucz, żeby dotrzymywać słowa, żeby jak sobie coś zaplanować, to żeby zrobić sobie jakiś plan czasowy i realizować. Na przykład, jeżeli ktoś dotrzymuje swojego słowa. Ja na przykład, jest mi strasznie trudno, bo ja lubię się zajmować wieloma rzeczami naraz, kocham wszystko, zauważam i w ogóle żyję takim wieloma wymiarami. I dlatego mi się trudno czasami skoncentrować na jednej rzeczy. A to wymaga, po prostu jak sobie powiemy, że ja będę od dzisiaj na przykład ćwiczyć na pianinie, bo mam w domu pianino i nie ćwiczę, to są ludzie tacy, którzy sobie przyrzekną, włączą budzik i codziennie grają tam godzinę, czy pół godziny, czy nawet 15 minut. Ale ja znalazłam na siebie sposób. Mianowicie, ktoś, komu ufam, kogo lubię, proszę o pomoc. Na przykład w tym moim konkretnym przypadku jest to moja menadżerka Sylwia Smoczyńska. I wtedy ja ją proszę o pomoc. I ona wtedy mnie pilnuje. Bo ja strasznie nie lubię sprawiać komuś przykrość. I jak na przykład ona mi mówi, Ula, miałaś zrobić na dzisiaj to. Pamiętasz o tym, że masz to zrobić na dzisiaj? Ja mówię, tak i to zrobiłam, bo mi po prostu jest głupio i wstyd tego nie zrobić. Bo ją lubię, ją szanuję, bo Sylwia tutaj koło mnie siedzi i akurat w tej materii, jeśli chodzi o książce, to się nie zgadzało. Sylwia mnie prosiła tyle razy, ja jej przyrzekałam, że przygotuję zdjęcia, że skończę książkę i nie dotrzymywałam słowa, było mi strasznie głupio i przykro. Ale wiecie co? Ja to gdzieś podświadomie czułam, że ta książka nie idzie tymi torami, że to nie jest jeszcze ta książka i że ja muszę chwilę odczekać, zastanowić się albo w ogóle się nie zastanawiać, odpocząć, odetchnąć od tej książki. To jest moja druga książka. I jest jeszcze problem jeden, że ta pierwsza książka, Wyśpiewam wam wszystko, kochani moi, ja ją tak kocham, to jest najlepsza moja płyta, jaką nagrałam. I teraz zmierzyć się z tą książką nie jest takie proste. Ale, tak jak wam powiedziałam, jeśli chodzi o tę książkę, to się nie sprawdziło za bardzo, ale nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Prawda? Halo. Ale teraz, jeśli chodzi o inne rzeczy, to szukam sobie kogoś, Sylwię już mam, jeszcze kogoś, i mówię, słuchaj, bardzo cię proszę, pomóż mi w tym i w tym, żebym dotrzymywała słowa i wymyślamy też jakieś kary, czy to nawet pieniężne, czy to jakieś, coś tam wymyślamy zawsze, że ja muszę być podwiązana do kogoś, na kim mi zależy, kogo lubię i nie chcę sprawić tej osobie przykrości. A czy poleciliście mój kanał, rodzince, siostrze, bratu, cioci, babci, wszystkim sąsiadom, wszystkim znajomym, całemu światu? Naprawdę, subskrybujcie, naciśnijcie subskrybuj i jeszcze dzwoneczek obok jest taki, halo, który was będzie powiadamiał o moich następnych odcinkach. Dobrze? Kocham was.